Co jesteście w stanie zrobić dla Stumble Guys? Pytam, bo wiele dzieciaków okrada swoją własną rodzinę tylko po to, żeby mieć trochę pieniędzy na gemy. Zapraszam was do oglądania, bo musicie to po prostu zobaczyć. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji, a każdego z was do pozostawienia łapki w górę i napisaniu w komentarzu swojego niku ze Stumble Guys. Jak wiecie, jest nowa opcja dodawania do znajomych w Stumble Guys, a po odcinku dodam sobie parę osób. Jeżeli pojawiła się taka opcja w grze, to dlaczego z tego nie skorzystać? Każdy ziomal zostawia także follow i serduszko pod ostatnim zdjęciem na moim Insta. W zamian dostaniesz serduszko pod swoim zdjęciem, a link czeka na was w opisie. Jedziemy z tym śledziem. Dzieciak, którego już za chwilę zobaczycie, przeszedł już naprawdę samego siebie. Jak zawsze wpadł na bardzo błyskotliwy pomysł. Postanowił ukraść swojej najukochańszej mamusi kartę. What up guys, it's me. No siema, to ja, a to ty nawet się nam nie przedstawisz? My powinniśmy cię skądś wszyscy znać, czy o co tu chodzi? Mówisz do nas tylko, no siema, to ja, i co mamy się domyślić chyba, jak się nazywasz, tak? Niezły ziomeczek, niezły. Już na starcie zaczyna naprawdę dobrze. And I have two things. My mom's credit card and some scissors. Ja też mam dwie rzeczy dla ciebie, poczekaj. Mam tutaj oliwę, żebyś sobie nalał jej trochę do głowy i maść na ból tylnej części ciała. Mam nadzieję, że ci się przyda. Dobra, ale już koniec tych ofensywnych żartów, lecimy dalej. And a credit card versus some scissors means this. Ten gracz Stumble Guys naprawdę nieźle poleciał. Przeciął kartę swojej własnej mamy za nic. Bo co, nie chciała dać mu kaski na gemy? Dodatkowo robi jakieś dziwne miny. Co tutaj poszło nie tak? Jaki błąd i gdzie popełnili jego rodzice? Nie wiem, jakby zareagowali wasi rodzice, ale gdybym ja coś takiego zrobił swojej mamie, to miałbym niezłe dymy na chacie. Okej. That is my mom's Sears card. Tutaj karta rozdrobniona na milion kawałków, ale fryzurka musi być. Grzyweczka siedzi. Coś czuję, że ta historia zakończyła się naprawdę potężnym szlabanem. Znacie to przysłowie kłamstwo ma krótkie nogi? Na pewno znacie i o skuteczności tego przysłowia przekonał się na własnej skórze ten gracz Stumble Guys, który ukradł swojemu tacie kartę kredytową z bardzo miłym w cudzysłowie zamiarem wydania wszystkich jego pieniędzy na gemy i żetony w Stumble Guys. I to oczywiście wszystko bez jego wiedzy. Cóż za błyskotliwy pomysł, tego nikt się nie spodziewał. Chwilę później jego tata wszedł do domu. A chłopak to był chyba w szoku, bo szybko pobiegł do swojego pokoju i chciał się schować, wydając przy tym jakieś dziwne dźwięki. Powiem wam, że jestem po prostu zaskoczony. Jestem zaskoczony, jak można odkleić się na tyle mocno, żeby zachowywać się tak jak on. Hold on a sec, I'm just doing something. Okay. I'm done. Tym razem mu się upiekło, odłożył kartę bezpiecznie na miejsce, ale przecież wrzucił to do internetu. Więc jego rodzice przecież mogą odkopać te nagranie i zobaczyć, co tak naprawdę zrobił. Bardzo mądre, inteligentne zagranie, naprawdę, jesteś doskonałym taktykiem. Nagroda Sherlocka, a nawet Nobla roku ląduje właśnie u ciebie, brawo. A wy co myślicie o zachowaniu osób, które pokazuję wam w tym odcinku? Dajcie znać na dole w komentarzu, chętnie sobie poczytam. Przypnę serduszko najciekawszym komentarzom. A jeżeli wy macie jakieś nagrania, które nadawałyby się do tej serii, to śmiało wysyłajcie mi je w prywatnej wiadomości na moim Insta. Link już mówiłem, jest w opisie, także czekam. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym odcinku nagrań z naszego kraju. Jestem zaszczycony, że właśnie w tym momencie mogę wam pokazać jedno z nich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki miły, kulturalny gracz nam się tu trafił. Zawsze dzień dobry na klatce mówił. Dzisiaj będę, bo
Dobra, zacznijmy od nowa. Ale dobrze, zacznijmy od nowa. Cześć, ja jestem Przemek i witam cię razem z moimi widzami na moim kanale. Mam nożyczki i kartę. Wiadomo, coś tutaj będzie działo. O nie, no i czar prysł, a ja myślałem, że skoro się tak ładnie przywitał z nami wszystkimi, to nie zrobi niczego głupiego, a tu proszę no. Czym ja się w ogóle łudziłem? Nie jest taka trudna. Kilka ruchów i ta karta nie nadaje się już w ogóle do użytku. Nie wiem, jak można być tak mściwym w stosunku do swoich rodziców. To mnie na maksa zastanawia. Visa. ING. ING. Co oni za reklamy ci zapłacili, że tak powtarzasz ich nazwy? Czuję, że będę miał szlaban do końca życia, ale... nieważne. Wie, że będzie miał kłopoty, ale chęć posiadania ulubionego i wymarzonego skina jest silniejsza niż szacunek do jego rodziców. Trochę mnie to przeraża i mam nadzieję, że was też. Tyle z karty. Pokémon się nie sprawnie, to mogę się na przykład schować w szafie. Schować się w szafie, no tego to ja bym się nie spodziewał. Ale obawiam się, że niewiele ci to da. Ale za to dużo więcej da twoja subskrypcja na moim kanale. Już coraz mniej, bo tylko 7000 osób brakuje nam do osiągnięcia naprawdę gigantycznego celu, jakim jest 700000 subskrypcji. Wow. Jeżeli podoba ci się ten film, a jeszcze mnie nie subskrybujesz, no to zrób to teraz. Dzięki. I na koniec kolejny gracz, który szuka chyba atencji w internecie. Ponieważ pragnie przekazać całemu światu, że wydał pieniądze bez wiedzy swojego taty na gemy. A biedny tata o niczym oczywiście nie wiedział. You know your bank account? Yeah. Who you with? Coventry. Right. Well, you left your card on the side out in the kitchen. Yeah. I think this belongs to you, doesn't it? Najśmieszniejsze jest to, że on to nagrywa, jak się do tego przyznaje. Po co? No czegoś takiego to jeszcze nie było. Yeah, do. You can have it back. You won't, right? You're not allowed in my room without my permission. Tak nawiasem mówiąc, to ten jego tata wygląda jak taki typowy właściciel firmy Januszpol. Jakieś, wiecie, remonty i tak dalej. No totalnie to jest taki wygląd. Może on ma jakieś polskie pochodzenie, no nie zdziwiłbym się wcale. No, there's the door. No, go, please. Calm down. Tak to jest, kiedy Stumble Guys i gemy wejdą za mocno do głowy. I kiedy nieświadomy tata o wszystkim się dowiedział, no to nieźle się zdenerwował. It belongs to me. Yeah, I know, but I spent my money. You don't touch it. All right, calm down. Don't do nothing without my permission. Calm down. Right. All right, calm down. I'll find you for the last time. Calm down. Don't touch my car. It was okay. Get it. Go on. Śmieje się ze swojego własnego taty, a przecież on też by się tak samo zdenerwował, gdyby ktoś wydał jego pieniądze bez jego wiedzy. Myślę, że ta reakcja byłaby nawet gorsza. Siemanko, z tej strony Siemanko, a z tej strony Przemek BES Games. I dzisiaj ten odcinek to jest po prostu złoto. A dzisiaj odcinamy karty rodziców. No po prostu nie ma to jak słodka zemsta na rodzicach, którzy nie pozwalają ci kupić gemów. O tak, tnij tę kartę. Pierwsza karta. A tak serio, to naprawdę ciężko mi zrozumieć takie osoby. Jeżeli czuje się dobrze z tym, że robi na złość swoim rodzicom, to mam nadzieję, że z wiekiem do niego dotrze, że jednak robił źle. Trzeba brać pod uwagę, że jeszcze niektóre osoby nie przewidują konsekwencji swoich działań. I to mnie napawa naprawdę optymizmem. Trochę ich po sobie pociąłem. 50 łapek pod tym filmem, to równa się i następne ich pocinanie. 50 łapek i co? I tym razem ukradniesz kartę mamy czy taty? I ogólnie pocinanie, dopiero teraz to zauważyłem, kto tak mówi? Ja to kocham robić. Każdy, jak widzicie, ma swoje hobby. Niektórzy trenują piłkę nożną, inni grają w Stumble Guys, a jeszcze inni rozwalają w drobne mak karty swoich rodziców, no. Także to by było na tyle! Trzymajcie się, no i pa. A jeżeli właśnie teraz mnie słyszysz, to znaczy, że odcinek przypadł ci do gustu, dlatego zostaw suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów.